W tych wszystkich dla nas smutnych wiadomościach postanowiłem, że trzeba odwiedzić grób taty hejtera i hejtera, złożyć tam jakieś kwiatki, położyć i w ogóle nie wiem, właśnie, po prostu pójść, żeby było miło, żeby było przede wszystkim im miło, jeśli to widzą, chociaż nie wiem. Hejter pewnie, hejter w sumie może oglądać te filmiki, nie? Ale nie wiem jak tata hejtera, on to w ogóle jest dziwny, bo raz go nie ma, raz jest, to w ogóle jest zagmatwana sprawa. My widzowie teraz musimy pozbierać te kwiatki. Boże, ej, zawsze jak zaczynam odcinki i osoby, które często oglądają, to wiedzą, że mi się zawsze jakoś, nie wiem, nie mogę przez chwilę mówić, odbija mi się. A my teraz widzowie idziemy, zbierzmy, i to ma, ej nie, tyle kwiatków nam chyba wystarczy, idźmy na ten grób. W ogóle te groby to jest mega fajna sprawa, bo to super ładnie wygląda. I to faktycznie oddaje te kondolencje, co prawda jest mi bardzo szkoda, że kot Emily zginął, ale nie wiem w sumie czemu tam jest jej grób. Tam raczej są groby, o ta choinka, już ją chyba widziałem, nie? Ona jest bardzo ładna. Ja pamiętam, że zrobiłem w innym stylu, bo ja zamiast dawać tych ramek widzowie, to ja po prostu stawiałem te bloki i chyba mam wrażenie, że to trochę ładniej wyglądało, bo te ramki wszystko psują. No ale dobra, ale i tak ładna choinka, bardzo ładna. Idźmy, tędy chyba dojdziemy do góry, nie? Mam co prawda elytrę, ale kurde, ja nie wiem dlaczego mi się cały czas odpala autojump, jak wchodzę w Minecrafta. Ja muszę sobie to wyłączyć, widzowie, bo to mi strasznie przeszkadza. Controls i to jest tu, nie? I cały czas mi się odpala ten autojump. Już mnie naprawdę to denerwuje. Właśnie, trzeba zniszczyć ten pomnik i zmienić trochę mój, bo no bo jest jak jest, nie? Jest obrzydliwy. Najgorszy pomnik, jaki widziałem. Ale dużo osób też mi go pozmieniało w ogóle. Tą wieżę trzeba do końca zniszczyć. Wiele rzeczy tu w ogóle trzeba zrobić. I tyle. No i zobaczcie, tu spoczywa Daisy. Dobra, wiecie co, nie bądźmy tacy niemili. Postawmy... Nie, dobra, ten niebieski kwiatek to będzie dla hejtera. A tutaj jest taki różowy, to możemy położyć dla Daisy taki różowy. Czekajcie, może żeby tak nie blokowało to. To tak, o, i to widzowie teraz ładnie wygląda. Tu spoczywa Daisy, więc widzowie trzeba tutaj wszystko. Tu oczywiście spoczywa Bobot, no ale Bobota pamiętacie, nie? Ja się z Bobotem często wyzywałem w ogóle. No, fajny był Bobocik. Kiedyś to było... co tu się stało? Ej, tu jest normalnie trumna, ja nawet nie widziałem. Ale o co tu chodzi? Ej, ktoś tu był i... Widzowie, co się stało z grobami hejtera i taty hejtera? Tutaj, czy mi się wydaje, czy tutaj ciał nie ma? Ej, ktoś zabrał ciała hejtera i taty hejtera. Czekajcie, nie, dobra, bo hejter... Nie ma ciał, czy wy to widzicie? Ej, o co tu chodzi? Ej, kurde, teraz stąd nie wyjdę. Ktoś zabrał ciała hejtera i taty hejtera. Jak to jest możliwe? Ej, ktoś tutaj maczał w tym palce, ale czekajcie, one zniknęły? Ktoś je ukradł, czy może... O Boże, czekajcie, tu widzę jakiś w ogóle tunel, sprawdźmy, czy tutaj może się kryje, czy nie jest przypadkiem zamurowany. Ktoś to musiał zrobić w ogóle bardzo szybko, bo tutaj nie zdążył jakby... Chyba, że to było jakieś specjalne przejście. Ej, to jest mega dziwne. Dobra, wejdźmy tutaj. Czy ja mam jakieś pochodnie? O, mam podkę na Night Vision, a jest dosyć ciemno, więc ją sobie odpalimy. Ej, patrzcie, normalnie nie ma tutaj ciała, tutaj było ciało hejtera. O co tu chodzi? Jest jakieś przejście. Wow, co to jest? Ej, dobra, są normalnie... Tu jest tunel, czyli ktoś, widzowie, tu był i wykopał tunel. Chyba, że... Dobra, ale chyba, że nieważne, ja wam powiem moją teorię... Znaczy teorię, na razie nie mam żadnej teorii, ale mam przypuszczenia. Mimo tego, że dopiero to odkryłem. Ej, co tu się wyprawia i do czego to, widzowie, prowadzi? Jest jakieś wejście do góry. Czekajcie, sprawdźmy to w takim razie. O Boże. Hejter i tata hejtera, oni zniknęli, ktoś zarobił ciało. Patrzcie, tutaj są jakieś ślady. Ej, to wygląda jakby po prostu zostały ślady krwi po tacie hejtera i hejterze. I jakby ktoś mógł je prowadzić. Dobra, wróćmy z powrotem. Ej, to jest mega dziwne. Ej, o, ej, jakaś skrzynka. Bóg, pokaż mi to. A może nigdy nie umarli? Ktoś, widzowie, jak uciekał, to chyba spadła mu skrzynka po drodze. A może, dobra, wiecie co, ja tą skrzynkę wezmę, bo ktoś może po nią wrócić. W ogóle przydałoby się tu zasadzić jakąś pułapkę kamery czy coś w tym stylu. Tylko kurde, ja nie mam żadnej kamery. Dobra, wiecie co? Na razie to my idźmy poszperać w tym miejscu, bo tutaj są normalnie ślady. Ktoś zabrał hejtera i tatę hejtera. Dobra, weźmy, tutaj są ślady. Kurde, no. Bo rozmazałem tą krew. Tutaj prowadzą. Gdzie one prowadzą? Co? Tak daleko? O Boże, ile mobów. Muszę też uważać.
Ej, te ślady znikają tutaj, zobaczcie! Jakby dalej ktoś po prostu nie mógł iść w tamtą stronę i musiał zawrócić! Ej! Mam... Nie, dobra, na razie teraz nie mówię, ale patrzcie, one normalnie zawracają w tę stronę, czyli ktoś albo się wykrwawiał, widzowie, porządnie, albo nie mam pojęcia, bo to jest bardzo dziwne, że te ślady prowadzą aż tu. Bo nagle one szły w tamtą stronę i co, nagle zawróciły? To jest niemożliwe. Dobra, tutaj kolejne ślady prowadzą. Tu będzie chyba... Dobra, tutaj i nie widzę już tych śladów. Tu jest w ogóle ten, kolejne moby. O, tu są kolejne ślady. Dobra, myk. Gin. O nie, creeper. I giniesz. Dobra, i ty też powinieneś już. Ej, no ile te zombiaki mają życia? W ogóle ja też zaraz ginę. Dobra. Gdzie to prowadzi? Dobra, mamy kolejne ślady. Tu, do tej altanki? Co jest? Dobra, wejdźmy tu w takim razie. Tutaj w ogóle kiedyś były chyba jakieś randki, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, wejdźmy tutaj powoli. Boże, co tu się, widzowie, dzieje? Jak ktoś mógł zabrać ciało hejtera i taty hejtera? To jest nie do pomyślenia. Czy wy sobie to wyobrażacie? Masakra. Nie sądziłem. Nie, to jest masakra. Jak można tak robić? Przecież to jest nieludzkie. Ale poczekajmy, zobaczmy, do czego te ślady prowadzą. Tutaj na dół, do laboratorium? Ale po co, widzowie, te ślady miałyby prowadzić do laboratorium? Ale dziwna sytuacja. Dobra, ale nieważne, sprawdźmy to. Tam w ogóle jest Chipson. To też jest podejrzane. Jest najbliżej miejsca zdarzenia. To weźmiemy pod uwagę, widzowie. Bo... A to co to jest? Jezus, co to za wielka jakaś kopuła? Zakładam, że tutaj był uwięziony hejter i tata hejtera. Albo Mutant X, coś w tym stylu, bo... Bo raczej tak, chyba tu są te ślady, tutaj. I tu się, widzowie, te ślady kończą, czyli jakby tutaj gdzieś to może być. Dobra, zobaczmy. Nie, tutaj nic nie ma, tu też nie. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Okej, tu nie ma. A w tych skrzynkach? Nie, w tych skrzynkach? Okej, to jest... A to nie jest przypadkiem... Czekaj, to ja chcę zobaczyć, czy to jest to, czego nie można... A, można. Dobra, załóżmy ten hełm tak dla bezpieczności. Tu nic nie ma. To sprawdzałem chyba, nie? Tego nie sprawdzałem. I to... O, coś tu jest! Co to jest? Instant heal? Czyli ktoś, widzowie, robił potkę na natychmiastowe leczenie. Okej, to już jest... Ej, widzowie, zobaczcie. Eliksir życia. Ktoś zrobił eliksir życia i potkę na natychmiastowe leczenie. Czyli ktoś musiał użyć potki, widzowie, na natychmiastowe leczenie. Ej, tam jest w ogóle Dave Chipson. To jest dziwne. Ale ktoś zrobił potkę na natychmiastowe leczenie, uleczył się, a potem stworzył eliksir życia. Tylko ja nie mam pojęcia, na jakiej podstawie ten eliksir w ogóle ma działać. Ja nie mogę, to jest tak powalona sytuacja. Ja nie wiem, co ja teraz mam w ogóle zrobić. Muszę wrócić, widzowie, tam i podam wam moją teorię, bo to się dzieje... Tu się dzieją naprawdę złe rzeczy. Musimy jak najszybciej się stąd wydostać. Dobra, nie będę tego niszczył, bo sobie może Chipson nie życzy. Wyjdźmy normalną drogą, ale widzowie, to jest naprawdę pogmatwane i trzeba uważać na palionowie. Ja w ogóle muszę ostrzec chłopaków, bo to naprawdę się dzieją tutaj złe rzeczy i to już nie od dzisiaj. Boże, biedni chłopacy. Ale dobra, wiecie co, weźmy... Nie możemy, widzowie, nikomu tego pokazać. Kurde, nie mam nawet czym to zamurować. Dobra, wiecie co? Kurde! Ile mobów, co jest? Tutaj trzeba pochodnie, widzowie, porozstawiać, bo tutaj respi się za dużo mobów. Na palionowie tak dawno nie widziałem. Ja nie mogę. Dobra, czekajcie, znowu muszę zjeść. Cholerne zombiaki jeszcze. One, to się długo... A nie, też na 3 hity, okej. Dobra, mam nadzieję, że to koniec. I słuchajcie, wiecie co, na razie to zamurujemy w ten oto sposób, żeby po prostu jakby nie robić tutaj żadnych podejrzeń. I jak ja, widzowie, będę miał... Czemu ja nie mam kilofa, skoro miałem tyle rzeczy? Dobra, to nie jest teraz ważne. Kolejny szkielet, ja nie mogę. No, serio? Serio, szkielecie? A masz! Dobra, weźmy tą potkę w ogóle. Aha. Okej, ona działa, bo... Myślałem, że ta potka nie zadziała, ale dobra, w takim razie, no nic. Widzowie, musimy dowiedzieć się, kto to zrobił, wiecie co? Idę na policję, może ktoś jest na komisariacie policji i teraz się dowiemy, co się dzieje. I wtedy przynajmniej zgłosimy tą sprawę z ciałami, a jeśli nikogo nie będzie, widzowie, no to sami rozwiążemy tę zagadkę. Ale to jest mega podgłatwana sytuacja. Chociaż, wiecie co mi się wydaje? Co jeśli hejter i tata hejtera żyją? I oni wstali, wykopali tunel i poszli tworzyć taki właśnie eliksir. Ej, to jest mocne, widzowie. To jest naprawdę mocne.
i wezmę to pod uwagę. Trzymajcie się, cześć.